Witam Was bardzo serdecznie na Politechnice Śląskiej w Rybniku. Rozpoczynamy w tym roku pierwsze targi edukacji. Dzieci i młodzież, młodzież również i ta ze szkół średnich, potrzebuje nowego otwarcia. Politechnika musi wyjść do nich z ofertą, z propozycją. I tutaj chcemy pokazać to w formie zabawy, w formie warsztatów, w formie prezentacji organizowanej przez Wydziały Politechniki Śląskiej, ale również przez szereg firm edukacyjnych, które się w ten projekt zaangażowało. Od robotyki poprzez warsztaty muzyczne, szkoła angielskojęzyczna organizuje warsztaty językowe, Wydziały Politechniki Śląskiej organizują pokazy swojego kunsztu, swojej umiejętności, swojego dorobku zarówno naukowego, jak i edukacyjnego. Jest to świetna forma, jak młodzież zainteresować tym, jak zostać inżynierem poprzez studia na Politechnice Śląskiej. Ja wymyśliłem hasło od przedszkola do profesora i ty możesz zostać inżynierem po Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Budujemy robota takiego, który tutaj będzie taką miał ściankę i będzie miał taką piłę tutaj na dole, że będzie się mocno kręcić i będziemy startowali w bitwie robotów. Ja lubię projektować bardzo i można się też przy tym bardzo dużo nauczyć, bo po prostu programowanie się dużo przydaje czasami. Fajna zabawa jest, przyjemnie, da się fajnie czas pospędzać. Uczelnie muszą wyjść do szkół. Jeżeli nie wyjdą do szkół, nie pozyskają przyszłych studentów. My tą formą rozpoczynamy poł w tym dobrym słowa znaczeniu talentów dla przyszłych pokoleń. Politechnika Śląska nie jest uczelnią dla elit. Ma być uczelnią kształcącą elity. Okazuje się, że najwięcej inżynierów to ludzie dzisiaj zasiadający w wielkich korporacjach, wielkich przedsiębiorstwach, zarządzających potężnym majątkiem, potężnymi przedsiębiorstwami, zasiadającego w różnych gremiach, zarówno tych opiniodawczych, jak i tych gremiach, które kształtują naszą przyszłość.